Co się stało? Skąd to masz? Ukradłaś? Ojciec mi zostawił. I ile to jest? Ponad 2000. No to masz na transport ciała, tak? Nie, już skremowałam. Urnę zawiozę. Kupisz mi go? Co? Na urodziny. Czy ty sobie wymyśliłaś, że za resztę kupisz sobie samochód, tak? Nie. Ty mi kupisz i go na mnie przechowasz, a jak zdam prawko, to po niego wrócę. A nie możesz kupić w Polsce? Z kierownicą po dobrej stronie? Matka musi myśleć, że nie było wyjścia, bo ojciec go kupił. Inaczej mi nie pozwoli, tylko na pogrzeb wyda. Daj mi spokój. Ojciec mi obiecał samochód. Jest szansa, że raz dotrzyma słowa. Raz. A nie wiesz, kurwa, że to jest rzęch? Na tyle mnie stać. Wiesz, że jesteś pięknym egzemplarzem Polaka? Co? No, wiesz, dlaczego ci ludzie tutaj tak dymają? Wiesz? Bo gdzieś tam, tacy jak ty, czekają na przelew. I nagle się jakoś, kurwa, przyzwyczajają. I potem zapominają, kto im te pieniądze przelewa. Pamiętają tylko kwotę i datę przelewu. A to są pieniądze twojego ojca. Na jego pogrzeb. Coś mi się od niego należy. A jemu od ciebie to nie? To jest twój tata. I'm coming! On by tego chciał. Skąd ty możesz wiedzieć, czego on by chciał? Jak nawet nie wiesz, że miał na drugie Sebastian. Wracaj do domu.